Jeśli teraz przejdziemy do takich kontrowersji związanych już z funkcjonowaniem Piłsudskiego w innej rzeczywistości w ramach niepodległego państwa polskiego, no to największym jak gdyby zarzutem pod jego adresem, czy właściwie jednym z największych zarzutów pod jego adresem, to było to, że w 1926 roku on jak gdyby złamał prawo, złamał konstytucję, dokonał klasycznego zamachu stanu przy pomocy armii. No, jakkolwiek by na to spojrzeć, było to z przemierzeniem się zasadom tej moralności, która nam nakazuje respektować istniejący porządek prawny. I tutaj spór o to, jak to ocenić, jest sporem, który, chociaż dzisiaj tak myślę, że te emocje już powinny jakoś tam wygasać, bo Piłsudski jest postacią no już gdzieś tam umiejscowioną daleko, daleko w tych lamusach historii, no ale te emocje czasami jakoś tam żyją, jakoś one są wygrzebywane w ramach takiej próby, prawda, używania historii nadal jako narzędzia bieżącej walki politycznej, to co ma miejsce dzisiaj w Polsce. No ale pomijając ten jak gdyby aspekt sprawy, to jeszcze raz wrócę do mojej myśli, że spór o to, czy zamach stanu 26 roku był jak gdyby czymś, co można usprawiedliwić, czy też czymś, co należy bezwzględnie potępić. Tym bardziej, że on pociągnął za sobą dość liczne ofiary ludzkie, prawda? Prawie 400 osób zginęło, a prawie 1000 odniosło różne obrażenia. No to ten werdykt, prawda, zależy od tego, jak oceniamy tę Polskę po 26 roku.